chciałem Państwu przedstawić już może w sposób bardziej szczegółowy to, co się dzieje na rynku międzynarodowym, a więc projekty, w których bierzemy udział. Odniosę się do właśnie tych rozwiązań, które, jak zostało nawet przez prezesa agencji w słowie wstępnym powiedziane, będzie funkcjonował już w przeciągu najbliższych kilku lat. Data już jest określona do końca 2014 roku. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wdrożyć wspólny europejski rynek energii elektrycznej, jak również wspólny europejski rynek gazu. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to można powiedzieć, że jesteśmy mocno zaawansowani zarówno w Unii Europejskiej, jak i w rozwiązaniach krajowych, ponieważ ta data nas absolutnie nie przeraża i jesteśmy przekonani, że podołamy wyzwaniom. Jeżeli chodzi o rynek gazu, to tutaj trzeba niestety powiedzieć, że występują wieloletnie opóźnienia, jeżeli chodzi o liberalizację tego rynku w stosunku do rynku energii elektrycznej. Niemniej myślę, że może nawet być trochę łatwiej przy odpowiedniej presji politycznej, ponieważ łatwiej jest zagospodarować pole całkowicie nieorane, gdzie można od początku wdrożyć już rozwiązania takie, które umożliwią w szybki sposób osiągnięcie celu, a więc stworzenie konkurencyjnego rynku gazu. Jeżeli chodzi o trzeci pakiet legislacyjny, to o czym mój kolega wspominał, trzeci pakiet legislacyjny wszedł w życie 3 marca 2011, a więc można powiedzieć pół roku temu wszedł w życie. Dokumenty, które wiążą się z tym, powstały w roku 2009. Są to trzy regulacje Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Pierwsza, 713, która dotyczy powołania Agencji do Spraw Współpracy Regulatorów Energii, czyli ACER, czyli superregulatora europejskiego do spraw rynków energii elektrycznej i gazu. Regulacja nr 714, która dotyczy warunków dostępu do sieci związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej. I regulacja 715, która dotyczy dostępu do sieci przesyłowych gazowych, również w wymianie transgranicznej. Dotyczy to, można powiedzieć, tego rynku, tych rynków wspólnych europejskich. Niemniej rozwiązania, które są tam przyjęte, przekładają się w prosty sposób na standaryzację rozwiązań krajowych. Trzy regulacje jako dokumenty prawne są wiążące dla każdego kraju członkowskiego i muszą być stosowane wprost w krajowym prawodawstwie. Jeżeli chodzi o dwie dyrektywy, a więc dyrektywę 2009/72 i 2009/73, one odpowiednio ustalają wspólne zasady dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu. I tutaj ustawodawca, a więc Parlament Europejski i Rada Europy, dają pewną swobodę, jeżeli chodzi o wybór metod osiągnięcia celów określonych w dyrektywie. Nowe regulacje istotne, które już, można powiedzieć, też wchodzą, są to rozporządzenia. Tutaj jeszcze pierwsze tak zwane rozporządzenie REMIT, czyli w sprawie integralności i transparentności hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu. Dotyczy to, można powiedzieć, obowiązkowego monitoringu transakcji zawieranych na tych rynkach na poziomie hurtowym. Krajowe urzędy regulacji energetyki będą zobowiązane do zbierania tych informacji, a więc wszystkie informacje odnośnie transakcji zawieranych bądź to na rynkach zorganizowanych typu giełda, typu platforma, również platformy brokerskie, które dotąd nie podlegały żadnym regulacjom, kontrakty dwustronne, wszystkie te formy zawierania transakcji będą objęte obowiązkiem informacyjnym z możliwością podjęcia odpowiednich działań przez regulatorów, jeżeli stwierdzą, że zasady, można powiedzieć, konkurencji zostały naruszone. Więc wszelkie działania służące sztucznemu zawyżaniu cen bądź presji na niekorzystne rozwiązania będą z definicji, czyli z litery prawa, ścigane i odpowiednie konsekwencje wyciągane.
Drugie rozporządzenie dotyczy rynków finansowych. Ono jeszcze w tej chwili nie zostało opublikowane. Pierwsze rozporządzenie, a więc REMIT, już oczekuje tylko na publikację w Dzienniku Ustaw Unijnym. Forum Florenckie i Forum Madryckie, wspomnę o tym, żebyście Państwo mieli pełną jasność. Są to fora, które powstały odpowiednio w 1998-1999. Pierwsze forum florenckie jako Electricity Regulatory Forum, madryckie jako Gas Regulatory Forum. Są to, można powiedzieć, fora dyskusyjne, które zrzeszają przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów krajów członkowskich, Unii Europejskiej, Narodowych Urzędów Regulacji, operatorów systemów przesyłowych, elektroenergetycznych, gazowych, giełd energii, spółek handlujących oraz konsumentów energii elektrycznej i gazu. A więc można powiedzieć, że jest szerokie gremium reprezentowane wszystkich zainteresowanych stron. Mimo że jest to forum, że są to fora dyskusyjne, ustalenia, które tam zapadają, są wiążące i można powiedzieć, wytyczane tam są kierunki dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu. Docelowy model rynku europejskiego, ten model, można powiedzieć, już powstał około ponad 2 lata temu, bo to jest rok mniej więcej 2009. Od tego czasu, można powiedzieć, nic się nie zmieniło. To jest rysunek poglądowy, jak sobie decydenci w Unii Europejskiej wyobrażali ten model rynku energii elektrycznej. Rynek gazu będzie podobnie wyglądał. Niemniej to, co tutaj oddzielamy, proszę cofnąć. To, co oddzielamy w tym momencie, czyli na lewo mamy rynek forward, czyli rynek z dłuższym terminem wykonania, czyli kontrakty typu forward z fizyczną dostawą bądź typu futures. To, co na prawo od tej linii, to już kontrakty krótkoterminowe, czyli rynek dnia następnego i rynek dnia bieżącego. Tutaj występuje pojęcie implicit allocation w jednym i w drugim. Dotyczy to tak zwanej aukcji niejawnej na połączeniu transgranicznym, a więc aukcji, na którym wspólnie jest przedmiotem obrotu jest energia elektryczna łącznie z prawami przesyłu. Występują również pojęcia takie jak explicit auction i to dotyczy wtedy tylko i wyłącznie aukcji na zdolności przesyłowej i w ślad za nabytymi prawami na zdolności przesyłowe można zawierać kontrakty dwustronne. To niemniej zostało zarezerwowane do tych dłuższych kontraktów, które są dłuższe niż spotowe, czyli praktycznie te zawierane na rynku dnia następnego. Jak widać, wszystkie zainteresowane strony są tutaj reprezentowane. Jest mowa o wyznaczaniu ATC, czyli Available Transmission Capacity, czyli zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych. Różne metody, na chwilę o tym powiem. To już jest rola, można powiedzieć, operatorów systemów przesyłowych. Tutaj to są kontrakty OTC bądź kontrakty giełdowe. Tutaj są kontrakty giełdowe na rynku dnia następnego. Intraday, również podstawowo kontrakty giełdowe, chociaż też będą dopuszczone może w jakiejś części kontrakty OTC, a więc dwustronne. I bilansowanie energii w czasie rzeczywistym to już rola rynku bilansującego czy rynków bilansujących zarządzanych przez operatorów systemów przesyłowych. Jeżeli chodzi o wyznaczanie zdolności transgranicznych przesyłowych, dwie metodologie są zaakceptowane, ATC, czyli Available Transfer Capacity i FBA, czyli Flow Based Approach. Tutaj można powiedzieć operatorzy systemów przesyłowych działających po obu stronach połączenia transgranicznego decydują, którą z metodologii chcą zastosować. Musi być ona wspólna, ponieważ dotyczy wspólnego połączenia transgranicznego. Co również istotne jest, ENTSO-E, czy ENTSO-I, czyli Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych, jest odpowiedzialne za utworzenie, obsługę i utrzymanie centralnej platformy informacyjnej, na które będą zbierane dane wejściowe dla potrzeb wyznaczania wielkości dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych oraz publikowane wyniki tych kalkulacji dla uczestników rynku, a więc pełna, transparentna informacja, co się dzieje, jak zostało wyliczone
jakie są wyniki, oczywiście anonimowo, takich aukcji, jeżeli mówimy o aukcjach typu explicit, również jeżeli chodzi o giełdach, no to my na przykład publikujemy w odniesieniu do market coupling na kablu szwedzkim, jakie były zdolności i jakie zostało już potem handlowe wykorzystanie tych udostępnionych zdolności. Na tej platformie, co jest bardzo istotne, powinny się również znaleźć wszystkie te elementy informacyjne, które mają wpływ na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, a więc istotne wyłączenia elementów sieci przesyłowych, istotne wyłączenia źródeł wytwórczych, a więc wszystko to, co powoduje, że lokalna, można powiedzieć, że zależność między zdolnościami produkcyjnymi a potrzebami konsumpcyjnymi może ulec zmianie. A więc ta informacja, czy podaż przeważa w danym regionie, czy popyt, co przekłada się w konsekwencji na cenę energii. Jeżeli chodzi o rynki długoterminowe, tutaj można powiedzieć, że prace, które trwają, są najmniej zaawansowane. Rozważane jest zastosowanie instrumentów rynkowych w postaci długoterminowych praw przesyłu, fizycznych bądź finansowych. Fizyczne prawa przesyłowe będą uwarunkowane zasadą wykorzystaj lub sprzedaj. Te prawa będą oferowane przez operatorów systemów przesyłowych. Natomiast finansowe prawa przesyłowe będą występować jako opcja lub zobowiązanie i mogą być one przedmiotem już obrotu giełdowego. Jeżeli chodzi o wartość finansową, w odniesieniu do fizycznych praw przesyłu operatorzy systemów przesyłowych powinni określić wartość finansową tych praw oraz określić ich wolumen i będzie to, można powiedzieć, ta informacja pierwotna, która oczywiście w miarę potem mogą być też handlowalne, w miarę zbliżania się do terminu wykonania, no to już będzie wartość ściśle rynkowa, co innego, jeżeli mówi się o zdolnościach przesyłu z dużym wyprzedzeniem czasowym, co innego, jeżeli to już ma nastąpić w krótkim okresie, a więc jest już najbliższe rzeczywistości i takim warunkom pracy systemów, jakie są na przykład w dniu następnym oczekiwane. Natomiast jeżeli chodzi o wartość finansowych praw przesyłu, będzie ona wyznaczona jako różnica pomiędzy cenami energii w krajach sąsiednich, a więc jeżeli połączenie transgraniczne, które nie w pełni odpowiada swobodnej wymianie, jest ograniczenie, wtedy można powiedzieć, że ceny w krajach po obu stronach tego połączenia będą się różnić. Cena będzie identyczna, jeżeli nastąpi swobodny przepływ energii na tym połączeniu transgranicznym i wtedy ceny się wyrównają. Natomiast w sytuacji, gdy ta nierównowaga, to wąskie gardło występuje, zawsze będzie występować różnica cen. Jest również istotna rola Narodowych Urzędów Regulacji Energetyki, ponieważ będą one zobowiązane do przeglądu i zatwierdzania wolumenu rocznych praw przesyłu oraz ustalania zasad podziału całkowitych zdolności przesyłowych na różne okresy czasu, a więc na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, ponieważ na takie okresy są aukcje na zdolności przesyłowe organizowane i również to, co zostanie na rynek dnia następnego i na rynek dnia bieżącego. Jeżeli chodzi o projekt PCR, o którym mój kolega w poprzedniej części wspominał, będzie to rozwiązanie zdecentralizowane, przepraszam, a więc będzie giełda koordynująca i wszystkie giełdy krajowe, które można powiedzieć zarządzają zorganizowanymi rynkami energii w swoich krajach, będą w tym projekcie uczestniczyły, będą połączone w jedną całość. Istotna jest ścisła współpraca na poziomie krajowym pomiędzy giełdą, operatorem, giełdą regulatorem i operatorem systemu przesyłowego, a regulatorem. Natomiast w relacjach transgranicznych, czyli międzynarodowych, giełdy pomiędzy sobą, operatorzy między sobą i regulatorzy pomiędzy sobą. Można powiedzieć, ten projekt PCR będzie rozwiązaniem bardzo elastycznym i tutaj nawet
pewne różnice organizacyjne, które występują, ponieważ organizacje rynków energii trochę się różnią, będzie umożliwiało to połączenie i dalszą ekspansję na nowe obszary Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o obowiązki stron, podstawowo występują tutaj giełdy energii oraz operatorzy systemów przesyłowych. Każdy operator systemu przesyłowego będzie indywidualnie odpowiedzialny za zarządzanie, rozwój i utrzymanie sieci najwyższych napięć w swoim obszarze, zdefiniowanie modelu własnych sieci, zarządzanie połączeniami transgranicznymi, komunikowanie do swojej lokalnej giełdy wielkości dostępnych zdolności przesyłowej dla każdego połączenia międzysystemowego. Oczywiście to jest uzgodnione pomiędzy dwoma operatorami po obu stronach granicy. I współpraca z lokalną giełdą w zakresie wymiany transgranicznej w ramach market coupling. Wspólnie operatorzy będą odpowiedzialni za zdefiniowanie ogólnego i wspólnego modelu sieci dla współpracujących rynków krajowych i określenie wartości dostępnych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym podlegającym market coupling. I tutaj to jest istotne, ponieważ model musi być wspólny, aby którąś z tych metodologii ATC albo flow-based można było zastosować. Jeżeli chodzi o giełdy, indywidualnie każda giełda jest odpowiedzialna za zbieranie ofert i zleceń od uczestników rynków, określenie rynkowej ceny energii, zapewnienie płynności obrotu, zapewnienie kompetencji wymaganych do obsługi tego rozwiązania. Zdefiniowanie formatu informacji i publikowanie wyników rynku, to już będzie standard w ramach rozwiązań unijnych, rozliczenia zawartych transakcji, a więc każda giełda ze swoimi członkami i również giełda z giełdą. Zapewnienie transparentności rynku i zapewnienie, co jest najbardziej istotne, neutralności rynkowej giełdy, a więc brak wpływu giełdy na rynek i brak zysków wynikającej z gry rynkowej uczestników. Wspólnie giełdy są odpowiedzialne za udzielanie anonimowych informacji o ofertach i zleceniach oraz wartościach dostępnych zdolności przesyłowych, przyjęcie wspólnego mechanizmu market coupling i algorytmu w zakresie operacji matchingu, czyli kojarzenia zleceń kupna i sprzedaży. Sprawdzenie poprawności procesu obliczeniowego tego matchingu w zakresie cen i równowagi pomiędzy podażą i popytem, jak również zdefiniowanie wielkości wymiany transgranicznej dla market coupling w oparciu o te transakcje, które zostały zrealizowane. Drugi projekt, a więc ten tak zwany cross-border intraday, to on jest, można powiedzieć, troszkę mniej zaawansowany, ale to chwilowo. Są już, można powiedzieć, dosyć istotne ramy tego projektu zarysowane, są uzgodnienia. Generalnie model ten będzie oparty na istniejącym rozwiązaniu. To rozwiązanie to jest system, który na chwilę obecną funkcjonuje na rynku nordyckim, a więc giełda Nord Pool takie rozwiązanie posiada. Będzie ono zmodyfikowane i dostosowane do obsługi w ramach całego wspólnego rynku europejskiego. Dwa podstawowe moduły, a więc wspólna książka zleceń, czyli Single Order Book, w odniesieniu do każdej giełdy i będzie ona połączona w odniesieniu do każdego połączenia transgranicznego. I drugi moduł zarządzania mocami przesyłowymi, czyli Capacity Management Moduł. Też tutaj jednolity algorytm stosowany przez operatorów sąsiadujących systemów w celu wyznaczenia dostępnych zdolności transgranicznych na każdym z połączeń transgranicznych. Ten model będzie dosyć elastyczny i będzie uwzględniał istniejące różnice pomiędzy rynkami. On, można powiedzieć, definiuje szereg pewnych specyficznych uwarunkowań, które występują na każdym rynku i w każdym systemie elektroenergetycznym. Niemniej wszystkie te rozwiązania będą zaszyte w aplikację informatyczną i będą wykorzystywane tam, gdzie są stosowane.
No tu jest, można powiedzieć, trochę szerszy opis tego, czyli ten system, który, na którym będzie to oparte, będzie to, jest to system Elbas, oczywiście, który będzie podlegał pewnym modyfikacjom i rozszerzeniom. Niemniej jest to już model informatyczny, czy system sprawdzony, on już wiele lat funkcjonuje na tym rynku. Można spodziewać się, że będzie to rozwiązanie bardzo dobrze funkcjonujące, uzyskało wstępną akceptację zarówno ze strony Komisji Europejskiej, również urzędów regulacji, jak też operatorów systemów przesyłowych, czyli można powiedzieć, że w zakresie już ogólnej oceny tego rozwiązania zapadły pewne decyzje wiążące. Tutaj chciałem przedstawić Państwu, jak wygląda aktualnie sytuacja, jeżeli chodzi o transgraniczne połączenia naszego systemu elektroenergetycznego z systemami krajów sąsiednich. To, co jest tutaj po lewej stronie tą linią zaznaczone, a więc granica z Niemcami, granica z Czechami i granica ze Słowacją, to są połączenia synchroniczne, a więc polski system jest zgodny, jeżeli chodzi o zgodność fazową pracy systemów. Na tej samej częstotliwości systemy nasze pracują z systemem niemieckim, czeskim i słowackim. Granica północna, a więc kabel prądu stałego ze Szwecją. Tutaj już niestety systemy pracują niesynchronicznie, to jest kabel prądu stałego. I nasza granica wschodnia, mamy tutaj trzy połączenia. Połączenie Białystok-Roś z Białorusią o napięciu 220 tysięcy volt. Połączenie Zamość-Dobrotwór również o napięciu 220 tysięcy volt i połączenie 750 tysięcy volt pomiędzy Rzeszowem a Chmielnicką elektrownią atomową. Te połączenia z wschodnią granicą nie są objęte europejską mapą drogową, czyli jeżeli chodzi o udostępnianie tych połączeń dla celów budowy wspólnego rynku energetycznego, natomiast wszystkie pozostałe będą częścią budowanego wspólnego rynku energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o połączenia tutaj na naszej południowo-zachodniej granicy, łączna zdolność przesyłowa w chwili obecnej, bo to są według rocznych prognoz na rok 2012, maksymalny eksport do 1100 MW w godzinie, minimalny w granicach 300, to co jest oferowane na razie informacyjne i w przetargach przez polskiego operatora systemu przesyłowego. Te informacje można znaleźć na stronie internetowej PSE Operator. Tutaj można powiedzieć, że gros tej wymiany idzie przez granicę południową, a więc Czechy i Słowacja. W przypadku Niemiec tutaj niestety są pewne wymuszenia techniczne, a więc przepływy kołowe, energia wpływa do Polski ze względów technicznych, połączeniem Krajnik-Firradem wypływa przez połączenie Mikułowa-Hagenwerder i na to specjalnie operatorzy nie mają wpływu, ponieważ to już wynika z pracy systemów, w związku z tym ograniczenia są, jeżeli chodzi o dostępne zdolności przesyłowe dla celów handlowych. Czyli tak jak powiedziałem, najistotniejsze są połączenia na naszej południowej granicy. Kabel szwedzki funkcjonuje, tutaj ma zdolność wymiany do 600 MW w każdej godzinie, w każdą stronę. Oczywiście istnieje ograniczenie, że nie można szybko przełączyć z jednego kierunku na drugi. Są pewne procedury, jeżeli chodzi o zwiększanie obciążalności kabla, czy zmniejszanie, jak również zmianę kierunku. A więc w tym zakresie, w ramach możliwości, to połączenie funkcjonuje. Jakie są problemy z tym połączeniem kablowym? Otóż Polska generalnie ma niewielkie zdolności wytwórcze w swojej północnej części, a więc do północnej Polski jest importowana energia z reszty polskiego systemu.
W związku z tym, jeżeli istnieje to połączenie, a więc energia ze względów systemowych przede wszystkim powinna być importowana ze Szwecji, aby zapełnić potencjalny niedobór tej energii, czy wynikający z pracy systemów elektroenergetycznych. Po stronie szwedzkiej sytuacja jest podobna, z tym, że tam akurat większość źródeł wytwórczych znajduje się w północnej Szwecji, natomiast w południowej Szwecji, tam gdzie kabel jest połączony, tych źródeł wytwórczych też brakuje, a więc można powiedzieć, że ten kabel nie może być ze względu na uwarunkowania techniczne w pełnej zdolności wykorzystywany. Jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, a więc Szwecję też przede wszystkim, istotną rolę odgrywają tam źródła wodne, a więc niedobór wodny, niski poziom wody w zbiornikach powoduje, że zdolności wytwórcze w krajach skandynawskich gwałtownie maleją, rośnie cena energii, a więc w takiej sytuacji występuje eksport energii elektrycznej z Polski do Szwecji. To zależy od sezonu. Taka sytuacja występowała na przełomie roku 2010-2011, generalnie w okresie zimowym, kiedy brakowało wody w systemie, w zbiornikach w systemie szwedzkim, natomiast potem były obfite opady i dużo tej wody się pojawiło. Proszę dalej. Na tym slajdzie mamy przedstawione sytuacje, czyli zrealizowane przepływy energii w ramach market coupling na połączeniu Swepol Link, czyli Szwecja-Polska, to jest ten połączenie kablowe w okresie od uruchomienia, czyli od 15 grudnia 2010 do końca września 2011. Na czarno słupki pokazują eksport z Polski do Szwecji. To, co zostało powiedziane, w ramach market coupling energia płynie z rynku o niższej cenie do rynku o wyższej cenie. A więc w sytuacji, gdy w wyniku braku wody w zbiornikach, w elektrowniach wodnych w Szwecji cena była ukształtowana na wyższym poziomie, wykorzystanie zdolności przesyłowych było realizowane poprzez eksport energii z Polski do Szwecji. Od kwietnia można powiedzieć, tutaj są jakieś śladowe ilości, że w niektórych godzinach można powiedzieć, można było w drugą stronę też, ale to są minimalne ilości. Tutaj te wielkości łączne w megawattogodzinach są przedstawione w odniesieniu do każdego miesiąca. I mniej więcej od kwietnia sytuacja się diametralnie zmieniła, ponieważ był nadmiar wody, a więc ceny na rynku skandynawskim w istotny sposób spadły z korzyścią dla nas i w tym momencie już można powiedzieć rozpoczął się import energii elektrycznej z systemu szwedzkiego do systemu polskiego. Proszę dalej. Nie są to oszałamiające ilości tej energii, ponieważ kabel, który ma zdolność wymiany do 600 MW w każdej godzinie, może być tak obciążony, w końcu przez niego przepłynęło stosunkowo niewiele tej energii. Średnia moc wykorzystana dla eksportu z Polski do Szwecji dla tego całego okresu czasu to mniej więcej wyszło, że 45 MW wykorzystywaliśmy. Oczywiście w niektórych godzinach w ogóle nie było wymiany handlowej, natomiast w niektórych ona była nawet w wielkości do 600 MW. W odniesieniu do importu, a więc ze Szwecji do Polski, to wykorzystanie było jeszcze mniejsze, bo tylko średnio 38 MW, a więc mimo, że ten kabel ma te zdolności dużo większe, jednak rzeczywista korzyść jest niestety z różnych względów systemowych w istotny sposób ograniczona. Łącznie tam te wielkości zostały podane. Jeżeli chodzi o połączenia Polska-Białoruś i Polska-Ukraina. Najbardziej na wschodniej granicy, na północ, połączenie 220 tysięcy volt pomiędzy Białymstokiem, stacją Białystok i Roś. Przepustowość oceny technicznej około 200 MW. Ta linia jest wyłączona od 7 lat z powodów technicznych. Głównie po stronie białoruskiej ona się nie nadaje do eksploatacji. Jeżeli chodzi o połączenia pomiędzy Polską i Ukrainą, linia 750 kV, czyli 750 tysięcy volt pomiędzy elektrownią atomową Chmielnicka a Rzeszowem. Przepustowość tutaj jest nawet do 2000 MW w godzinie, czy tam chwilowe po prostu. No. Ona jest wyłączona od bardzo długiego czasu, od roku 93, a więc 18 lat,
Po stronie polskiej, no można powiedzieć, że jest w stanie zadowalającym, natomiast po stronie ukraińskiej nie nadaje się do eksploatacji, a więc uruchomienie łączyłoby się z dużymi wydatkami, z podpisaniem pewnych porozumień, również z zainstalowaniem czegoś takiego, co nazywa się stawka prądu stałego, ponieważ są to połączenia niesynchroniczne, a więc systemy muszą być rozdzielone. Wstawka, czyli prąd zmienny, prąd stały, prąd zmienny, która te systemy oddzielone połączy i umożliwi wymianę handlową. I ostatnia linia, linia 220 kV, elektrownia w Dobrotworze po stronie ukraińskiej i stacja energetyczna Zamość. Przepustowość około 250 MW maksymalna. Ona nie była wykorzystywana komercyjnie przez ostatnie 2 lata z uwagi na nieokreśloną czy niewyjaśnioną sytuację na rynku ukraińskim. Głównie chodziło o ceny energii, które się tam kształtują. W dniu 15 października 2011 PSE operator przeprowadził przetarg na oferowane zdolności przesyłowe na tym połączeniu. Zdolności o mocy 215 MW. Na pozostałą część 4 kwartału 2011. Zgodnie z informacjami prasowymi, zwycięzcą przetargu została ukraińska firma DETEK. To jest dosyć duży wytwórca, on ma kilkanaście elektrowni i spółek dystrybucyjnych po stronie ukraińskiej, można powiedzieć, jest liczącą się firmą energetyczną po tamtej stronie. Cena w przetargu została ustalona tylko na 22 grosze za megawattogodzinę. Porównując to ze średnią ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym, która wynosi około, powiedzmy, 200 zł, można powiedzieć, że to, co zatem w ramach tego przetargu, to są rzeczywiste grosze. Niestety, według dostępnych informacji, firma DETEK wygrała wcześniej przetargi roczne organizowane po stronie ukraińskiej. Jeżeli te przetargi są osobno organizowane po jednej stronie i po drugiej, wtedy trudno, można powiedzieć, aby do tego biznesu się dołączyć. Przy rozwiązaniu market coupling zdolności przesyłowe są udostępniane w sposób transparentny wszystkim uczestnikom rynku, a więc wszyscy mają te szanse. Tutaj jeszcze niestety takie zasady nie obowiązują, a więc trudno mówić, aby w tym wypadku korzyść jakąś specjalną nasi uczestnicy rynku, w tym wielcy odbiorcy, mogli uzyskać. Oczywiście im więcej energii na rynku, tym, można powiedzieć, teoretycznie niższa cena, ponieważ przeważa podaż w stosunku do wielkości popytu. Teoretycznie powinno to powodować tendencję spadkową, jeżeli chodzi o cenę energii elektrycznej. Proszę Państwa, im więcej tych połączeń, im więcej wymiany, tym, można powiedzieć, więcej korzyści dla wszystkich uczestników rynku, ponieważ jest większa konkurencja. To, co tutaj, czego wszyscy odbiorcy oczekują, to jest jak najniższa cena energii. Gdzieś jest granica tych kosztów po prostu i nikt poniżej tej granicy kosztów nie będzie sprzedawał. Jakie zjawisko jest w chwili obecnej obserwowane? Przynajmniej na rok bieżący, czyli 2011-2012, spadek cen uprawnień do emisji CO2, czyli to jest element ten, który ma również wpływ na cenę energii elektrycznej. Na płynnych rynkach, jeżeli chodzi o uprawnienia CO2, ta cena spadła już poniżej 10 euro za tonę CO2, a więc można powiedzieć, to jest ta tendencja, która pokazuje, że jest nadmiar uprawnień do emisji na rynku europejskim. W związku z tym cena spada. To, co widzimy w kontraktach forward, które są notowane na rok 2012 na naszej giełdzie, również tam nie ma zwyżki, można powiedzieć, że jest zachowana tendencja neutralna z lekką tendencją spadkową. Tu oczywiście zbliżający się kryzys może spowodować, że wystąpi pewien nadmiar energii elektrycznej na rynku. W takiej sytuacji można się spodziewać, że ceny energii również w jakimś stopniu wtedy ulegną zmniejszeniu. Oczywiście tutaj prawa podaży i popytu decydują o tym, jaka będzie ostateczna cena energii elektrycznej w danym okresie w odniesieniu do każdego z rodzajów kontraktów notowanych na rynku.
To wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli jakieś pytania są, to jestem do dyspozycji. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan prezes Kaliś. Ta prezentacja w mojej ocenie poruszała kluczowe dla konkurencyjności polskiego przemysłu, dla ceny energii elektrycznej aspekty związane między innymi z wymianą transgraniczną i z importem energii. Pan dyrektor był łaskaw również powiedzieć, że cena energii nie będzie rosła z uwagi na to, że uprawnienia do emisji są tanie. Mówiłem o roku 2012. Tak, tak. Ale to moja osobista opinia. Należałoby tą informację uzupełnić stwierdzeniem, że ten koszt uprawnień do emisji w aktualnej cenie energii już jest i energetyka systemowa ten koszt sobie w cenę energii wliczyła, więc nawet jeśli uprawnienia do emisji są nieco tańsze, to my tak niespecjalnie mamy się z czego cieszyć. Ewidentnie cena energii powinna być tańsza i w roku 2013, mimo że te uprawnienia będzie energetyka kupować na aukcji, cena nie powinna rosnąć. Natomiast jak będzie, zobaczymy, pewnie o tym zadecyduje kryzys. Natomiast ja tutaj mam pytanie bardzo praktyczne, bo jeśli chodzi o import energii, z naszego punktu widzenia istotne jest jedno, żeby ten import wpłynął w taki sposób na cenę rynkową, żeby ona spadała. Jeśli mamy do czynienia z aukcją na połączeniu transgranicznym, to w pewnym sensie koszty aukcji powodują, że ewentualne zyski z różnic w cenie energii w krajach sąsiednich konsumuje generalnie z naszego punktu widzenia energetyka, czy to jest operator systemu przesyłowego, czy to jest przedsiębiorstwo energetyczne. Z naszego punktu widzenia jest wszystko jedno. I w związku z tym pytanie, czy dla odbiorcy lepszy jest system, w którym odbiorca jest w stanie wziąć udział w imporcie energii na zasadzie TPA, ale europejskiej, czyli system, w którym jesteśmy w stanie porozumieć się z przedsiębiorstwem, z wytwórcą, powiedzmy w Niemczech i tą energię sobie sprowadzić, a operatorowi zlecić jedynie usługę przesyłu, czy może lepsze jest rozwiązanie oparte na market coupling, czyli zakup energii bezpośrednio na giełdzie przez wszystkich uczestników rynku, praktycznie bez kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją. Trudno mi odpowiedzieć wprost na to pytanie, ponieważ w przypadku market coupling można powiedzieć, korzyść rozkłada się na wszystkich, ponieważ wszyscy w równym stopniu, w takim jakim są konsumentami energii, uczestniczą w korzyściach, które daje market coupling. W przypadku, gdy na przykład wygra się przetarg na długoterminowe zdolności przesyłowe, na przykład roczne, no to wtedy zwycięzca przetargów, można powiedzieć, jest beneficjentem transferu energii elektrycznej poprzez granicę, uwzględniając oczywiście koszty, które poniósł na zakup zdolności przesyłowej. Tutaj jest kwestia, po jakiej cenie udało się kupić tą energię za granicą i również jakie koszty się poniosło w związku z nabyciem praw do przesyłu tej energii przez połączenie transgraniczne. No i tutaj prosta kalkulacja ekonomiczna po prostu, co się bardziej opłaca. No ja myślę, że trzeba na bieżąco śledzić ceny, jakie są na rynkach sąsiednich na konkretnych produktach o dłuższych terminach, jak również jeżeli chodzi o ceny na rynku krajowym. I tutaj no, zawsze kalkulacja ekonomiczna decyduje o tym, czy tego typu podejście jest zasadne. Tutaj mówimy oczywiście o naszych połączeniach transgranicznych, które są poddane mechanizmom czysto rynkowym, a więc transparentnym, z równym dostępem dla wszystkich uczestników rynku w stosunku do tego, co mamy w chwili obecnej na granicy wschodniej, bo niestety tamto jeszcze nie jest, można powiedzieć, rozwiązaniem czysto rynkowym, a więc nie stwarza wszystkich szans, równych szans dla wszystkich uczestników rynku. Myślę, że raczej presja powinna iść w tą stronę, aby w maksymalny sposób
projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, które będą realizowane, aby zwiększyły zdolności wymiany transgranicznej, ponieważ nie ma co ukrywać, ale koszt CO2 w perspektywie wieloletniej będzie istotnym elementem, który będzie jednak mimo wszystko wpływał na wzrost cen energii w Polsce w stosunku do energii w innych krajach europejskich.